Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. EA właśnie opublikowało informację, że Cliffhanger Games, czyli taki syn EA, pracuje nad grą o Czarnej Panterze dla studia Marvel. Jeżeli chodzi o gry na podstawie postaci studia Marvel, no to te są bardzo dobrze przyjmowane. No i Czarna Pantera może być kolejnym dobrym tytułem do kolekcji. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym Wam przypomnieć o comiesięcznym rozdaniu kart podarunkowych do sklepu Eneba. Co miesiąc losowy komentarz otrzyma kartę o wartości 50 zł do wydania w sklepie Eneba. Dodatkowo co 1000 subów jeden z Was otrzyma podobną kartę, ale o wartości 100 zł. Szczegóły oraz link do sklepu Eneba jak zwykle w opisie. Oczywiście do sukcesu gier studia Marvel przyczynił się Spider-Man od Insomniac Games. W 2018 fani po prostu rozkochali się w tej grze. Spider-Man Remastered na pecety pokonał nawet God of War, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych kopii w weekend otwarcia w Wielkiej Brytanii. Sony ogłosiło, że Spider-Man sprzedał się w ponad 1,5 miliona kopiach i zyskał 52 miliony dolarów dla firmy. Nic więc dziwnego, że studio Marvel produkuje kolejne gry, bo jest to naprawdę dobre narzędzie do zarabiania. EA ogłosiło, że Cliffhanger Games będzie odpowiedzialne za projekt związany z Czarną Panterą. Kevin Stevens, czyli szef Cliffhanger, powiedział, że ich celem jest dostarczenie fanom ostatecznego i autentycznego doświadczenia związanego z Czarną Panterą, dając im większą swobodę i kontrolę nad narracją niż w innych grach opartych na wciągającej historii. Wakanda to wielka piaskownica dla superbohaterów, a naszą misją jest stworzenie epickiego świata dla graczy, którzy kochają Czarną Panterę i chcą odkryć świat Wakandy tak samo jak i my. Dalej Kevin dodał, że mają niezwykle rzadką okazję, aby zbudować nowy zespół wokół wartości różnorodności, współpracy i wspierania pracowników. Chcemy, aby nasza gra pozwoliła graczom poczuć, z czym wiąże się przywdzianie kostiumu Czarnej Pantery w wyjątkowy, oparty na fabule sposób i liczymy, że Cliffhanger Games umocni każdą osobę w naszym zespole, gdy staramy się tchnąć życie w ten niesamowity świat. Niestety na temat gry nie wiemy nic oprócz tego, że Cliffhanger Games będzie odpowiedzialny za projekt. Będzie to gra single player, action adventure, jak również z widoku trzeciej osoby. No i tutaj chciałbym Wam dodać, że EA ma podpisaną umowę ze studiem Marvel na 3 gry związane z ich postaciami. Pierwszą jest oczywiście Iron Man od EA Motive, drugą jest Black Panther od Cliffhanger Games. Niestety, na razie nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia, jaką grą będzie trzecia gra. Iron Man jest tak samo tajemniczym projektem jak Czarna Pantera. Na temat projektu nie wiemy nic, aczkolwiek wiemy, że jest aktywnie tworzony. Oczywiście zarówno do premiery Iron Mana, jak i Czarnej Pantery minie kilka lat, tak więc no, na razie nie oczekujmy żadnych wielkich nowości związanymi z tymi dwoma grami. Studio Marvel teraz skupia się na Spider-Manie 2 od Insomniac Games, który ma zaplanowaną premierę na październik 2023. Następną wielką grą o postaci ze studia Marvel będzie prawdopodobnie w 2024 lub 2025 Marvel's Wolverine. Na papierze wszystkie gry wyglądają bardzo dobrze, ja nie mogę doczekać się nowych wiadomości zarówno o Iron Manie, jak i Czarnej Panterze, bo wygląda to na naprawdę ciekawą grę. Szczególnie, że jest błogosławieństwo studia Marvel.